Cześć, siemanko, z tej strony Wilczur. Dzisiaj będziemy grać we fleta. Dobrze. Myślę, że tak. No. A co dziś będziesz robić? Na flecie. Gram na flecie. A tak na poważnie to soje koszę. A. Na dwa kombajny. O. A to nowe jakieś? Bo ja tylko lekcjona pamiętam. Przecież mam jeszcze Jindirami. A to nie wiedziałem. Nie śledzę aż tak pleta. Ale z Wielmożem jestem na bieżąco. Końcu koniec tego kurwiska. Już mnie denerwowało te twoje nierealne granie. Obiecałem sobie, że obejrzę całą Wielmożę do końca. Do rzeczy nie zostało, bo trzeci nie zostało. Do nagrania i do rzucenia. Ale brak czasu na takie rzeczy. No a kiedy? No to niby zrobić. Nie wiem. Na live. Tak, i miałeś 15 FPS, to podziękuję. No, przed zmrokiem powinienem się wyrobić. Z nawozami. No, skoro się nie zbyciemy. Przeczęsarka skoczyła. Aka fajna. 8 metrów. Chyba sobie ją kupię. Teriararara. Kruk za płotem. Kiedyś była taka seria. No, nagrywa, to dobrze. Kurde, nie wiem. Na które pole mam jechać, bo po tym polu bym musiał tutaj dylać najlepiej, na 57. I ten sobie tam kosi. Jeden żądyrem raczej nie będę kosił, bo się w ostatnim odcinku. Trochę leksemu trzeba pokosić. Później się zobaczy. Aha, to mi nic nie da, że ja mam będę miał nagrany odcinek, jak ja go nie wrzucę. Bo bym musiał siedzieć do 23, a to jest niemożliwe. Ja sobie go nagram, ale na wtorek go wrzucę. Dobra. Tak to jest! Że jestem sam, kruk se poszedł. No i elegancko. Ciekawe, czy jak wyszedłem z kanału, to czy on wejdzie. Pewnie nie, bo jest 32.
No i koszę sobie ja. Co je? Nie ma lipy. Fajnie to, dość fajnie to sobie jeszcze, żeby. Co patrzę teraz, to dość fajnie to leci do tego zbiorniczka. Już 5 ton? A ja skosiłem tylko klinik? Więc nie ma. Nie ma takiego złego plonu, jak myślę. Oczywiście jest niedziela 20 października. Przejadę sobie tak. I przejadę tam sobie od granicy i potem tutaj. Nowe pole, ja tego na siewach panu pokazywałem pola. Bo to albo na live siałem, albo za odcinkiem, ale chyba na live to było siane. W razie sobie nie przypomnę, żeby to na odcinku siał. No i to jest, nie wiem, który odcinek, kolejny z leta. Krowy się już ładnie tam mnożą. No, rozmnażanie 50% już jest. Ten pewnie do domu włazi. Albo jedzie samochodem. A, w maku jest pajac. I tak jest w maku, pewnie zamówienie. 5, no to mam 15 minut. Dobra, trzeba się wychylić. Albo i nie. Albo zrobię jeszcze kółko. Po tym krótszym to może się uda zrobić kółko. No i dusimy do przodu, bo nie ma to tamt. Tutaj nic ciekawego też nie ma. YouTube Studio. $75, trochę mało. Jak na cały dzień. $75 wyświetleń przez cały dzień. Słabo, może jutro będzie lepiej. ¿10% da? Da, nawet 11%. Jak powinienem wrócić, no to będę miał 98, coś takiego. W sumie to nie chciałem nawet tej półki kosić teraz, ale... jakoś tak wyszło, że skosiłem. Soja 92%. Jeszcze będę miał to, że nie dojadę. Może tak być. Nie mówię, że nie, a to już po skanku kosi. A jak on tam jest z tą soją? 8 ton. Pół pola skoszone 8 ton? Może by. Dzisiaj w sumie na odcinek tylko chyba soja będę robił. Więc innego soju nie przygotowałem. Bo tak na dobrą sprawę to sobie nawet nie wiem co. Zgaszę dziada. Dlaczego by nie?
No i syp. Pan. No i dobra. Tak to sobie jest. Jutro poniedziałek. Do roboty znów trzeba iść. No i tak to leci sobie ten tydzień. To znów robotka i to tak. A jak to z odcinkiem leci? 10 minut, 11. 11 minut. Trochę średnio. No jest 38, 21, no ale... Już bym w sumie chciał kompa sobie zgasić, no ale jeszcze muszę odcinka nagrać. Jest 10 minut przynajmniej. Tego chyba trochę krótszego zrobić w sobie. Tak będę musiał jutro przyjść, miał trochę zrobić i tak. Bo dzisiaj już mi się nie będzie chciało. I tak to będzie wyglądać. A ten tam... No nie, ten tam jeszcze ma miejsce. Ten całe pole to skoczy prawdopodobnie. Dziewiąty rok. 10 byków kupione, więc... Byki się tutaj ładnie chowają, tu gdzieś angusy byli. Tu są. 1800 też mają. 14 miesięcy, no 2 miesiące u mnie są. Opatrz, te mery trzeba im dosypać. Będzie po odcinku. Temeru i trzeba będzie umieszać. Bo tam bardzo mało jest tego temeru w sumie już. A to jest chyba tylko 100, 130 ton z tego co pamiętam. 140 coś takiego. No 141 prawie. Więc teraz pójdzie jeden paszowo za tamtą oborę. Oczywiście. Nie, dwa paszowo za muszę pójść. Na tą starą oborę i tyle. John Deere musi zostać rozładowany. O proszę. Jednak trochę lepiej sygnęło, mi się wydawało. Dobra, trzeba zrobić tak. Drzewko zostaje, no bo tutaj już nic więcej nie da się z tego pola wycisnąć. Wiem, że znowu odcinek z klasem, no ale... Fajny ten kombajnik jest. Przede wszystkim robotę robi. Nie wiem, że... Czy może w tygodniu ten wielmożny dograć do końca? Muszę też ten klika nagrać. A idź pan. Za dużo roboty. Czemu ten dojczwar chodzi cały czas? Godziny mi tylko nabije. Jak można tak zlamić? No dobra, do Jandera dwie przyczepy, no bo wiadomo, większy kombaj, no to dwie przyczepy. Nie? Gdzieś tu wejmę. Dobra, nie wiem ile on tam wysypie, ale najlepiej, żeby się cały wysypał. Trzy tony? Jadę! Jadę na pole. Nie będę tego sypał.
Akurat teraz musieli jechać. No tak, zablokujcie mnie z każdej strony. Myślałem, że zdążę tutaj przejechać do pola, ale jednak się nie udało. Tak się nie udało, to ja dotędę i tyle. Lej gitara. Jedno pole, dwa pola w sobie będą skoszone już. Black Johnny skoszy, to skończy, to będzie też pole skoszone. Drugie. Z czterech. Z pięciu. To będzie dwa z pięciu. Tak, bo tu trzy zostały. I tak to jest. Uprawione jest, zabronowane, więc można dusić się kombajnem. Ale po drodze jednak chyba trochę bardziej równa. Jest godzina 13. Przynajmniej jakieś tam drobne pieniążki padną. Ale może jakaś nowa promocja padnie. Na co bym zbyt nie liczył, ale... Może. Jakiś tam cień szansy jest, na co. Tu zaraz będzie jakaś uleksa na całe te pole. Bo tamto jest chyba większe. Jest podobne, tylko że to jest 109, a to jest... No, nie wiem. W sumie nawet nie wiem, które jest większe, tak. No szczerze mówiąc. Ale jak skoszę te pole, to już będzie akurat na odcinek. Jest te dwa pola połowy odcinka będę kosił, więc chyba na chwilę będę tego gendera tam ściągał. Więc ja tam zostanie do końca odcinka i tyle. Na pół headera nie zostanie, no ja pierdzielę. No i dobra, nie no, skoszę te pole i będę kończył odcinek, no bo... A raz, że nie mam nic ciekawego mam do powiedzenia zbytnio. A dwa, że... No jest niedziela i późno trochę się zabrać. Bo ja miałem to w ogóle dzisiaj w... szybciej to nagrać, ale... Że żeśmy pojechali, nie pojechali tylko... Że Kruk miał live'a, to musiałem... Znaczy musiałem, no nie musiałem sobie z nim grać, no ale... Ale wiadomo, miałem chatę prawie cały dzień zajętą. No zanim wróciłem, to już była 20. Ja tu wbijam o 20, bo ja miałem o 20 w ogóle co nagrać i już bym miał wszystko ładnie nagrane i by było elegancko wrzucone na poniedziałek. I by było wszystko z git. Ale mądry Kasper, jak zawsze, nie ogarnął sobie save'a, nie? Gdzie straciłem na to godzinę 20. Bo musiałem zasiać dwa pola i to wszystko zwołować. A to trochę czasu zeszło, nie ukrywam. Czasu zeszło to raz, a dwa... Że ja tylko save'a wcześniej nie ogarnąłem. Sobota i piątek odpadł. Piątek też w ogóle odpadł, no bo... Nawet nie wiem, co ja robiłem w piątek. Czemu ja w ogóle tego save'a wcześniej nie ogarnąłem? To jest ciekawe. Naprawdę, nie wiem. Co mogło pójść nie tak.
Nie no, nie ma jak tam przejechać. Więc muszę header odłożyć. Muszę się rozłożyć, no bo inaczej bym tam nie przejechał. Tak teraz sobie patrzę. No i dobra. Kłóciki. Słyszę z lewej strony. No, trochę mu zajechałem drogę. Dobra, jedzie, ale jest daleko. Zdążę wyjechać. Bo tu miał sam przez koszony, to wiesz. Gdyby tej kukurydzy to nie było, to przez pola jego przejechał i tyle. Ty to już bym kosił, nie? Ale nie mogę. Muszę na 57 się rozłożyć, czyli tam zostaje Elixir. By tam zaraz bym był wjazd jeszcze na pole, nie? Dobra, stój. Cyk. I jadziemy dalej. No nie, ale wózka to mi nie zabierę. Tak to jest w tym manualnym poczekaniu. Że header się normalnie poczepia z kombajna, a przyrządy trzeba iść podłączyć. Dobra, może sobie poradzi. Musi. Nie ma wyjścia. Dobrze, za 5 minut kończę odcinkę. No. Tak to wygląda. Tak to wygląda, że nie ma w gier flat na osadzie. Albo w gier flat, jak to woli. Pewnie w supa przydzwoni. Pewnie jeszcze tam te dwa sypy u góry to jest ciągnie. Więc ja tutaj z kolegą zostanę. Trzeba będzie podmalować te sypy lekko. No, bo trochę za blisko pola. Jest to zrobione. Elegancko, już powinien sobie poradzić kolega. Dobra, trzeba jechać, bo mi kombi stygnie, tu dwa przejazdy jeszcze. No to i tak będzie pół godziny odcinka i tak. To ma niby 15 minut koszenia. No wiadomo, jak będzie więcej kręcenia miał, no to też tak nie pójdzie za nim.
No i elegancko to. Raz, dwa. Dwadzieścia sześć minut. Elegancko. Nie, no fajnie to znika. Wiadomo, jakby to było połączone, to lepsze. Do tego kombajna lepsze by było, jakby te pole było połączone, nie? No ale nie da się. Znaczy, połączyć się da, ale tutaj jest przejazd na pole. 300 tysięcy? Nie, to jest... Niecałe 300, to w sumie nie jest aż tak dużo. Co tam właśnie w ogóle? Co to jest? W sumie jest... Nie, no nie będę kombinował co. Dobra, dziękuję. O, ten nerwiony idzie. Dobra, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Dziękuję do tego... No, tak. To tyle, na razie, do następnego odcinka. Trzymajcie się cieplutko, cześć i pa, pa.